Witajcie. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że mieszkamy w naprawdę pięknej części świata i mamy co zobaczyć na terenie naszego kraju. Od lat wśród rodzin trwają spory, w które rejony wybrać się na wakacyjny wypoczynek. Dzisiaj przedstawię Wam argumenty nakłaniające do odwiedzenia południowej części naszego państwa. Dziesięć. Giewont, Tatry. Góra ta jest niemal symbolem Zakopanego i najczęściej odwiedzanym szczytem Tatr. Mierzy ona dokładnie 1894 metry. Rozpoznawalność gwarantuje jej metalowy krzyż umieszczony na samym szczycie, który jest widoczny z samego Zakopanego. Niektórzy mówią, że Giewont swoją sylwetką przypomina śpiącego rycerza, który według legendy zawsze jest gotowy chronić granic Polski. Popularność zapewnia jej także stosunkowo łatwość zdobycia szczytu w odniesieniu do innych wysokich gór Polski. Niestety wielu ludzi zapomina, że są to już wysokie Tatry i wybiera się na szlak kompletnie nieprzygotowana. 9. Szczeliniec Wielki, Góry Stołowe. Najwyższy szczyt spośród gór stołowych, mierzący 919 metrów nad poziomem morza. O jego wyjątkowości nie trzeba przekonywać nikogo, kto kiedykolwiek go odwiedził. Podczas całej wędrówki możemy obserwować przepiękne formacje skalne, które od wieków formowały się w piaskowcach ciosowych, z których jest stworzony. Uroku i klimatu temu miejscu dodaje fakt, że w okolicach szczytu zlokalizowane są tarasy widokowe, odsłaniające przed nami bajkową wręcz panoramę. 8. Połonina Wetlińska, Bieszczady. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Bieszczadach, które swoim urokiem potrafi zaczarować niejednego amatora górskich wędrówek. Jest to masyw górski złożony z kilku szczytów, z których każdy przekracza 1100 metrów ponad poziomem morza. Jego piękno wynika z rodzaju roślinności pokrywającej stoki, czyli połonin tworzących istny zielony dywan oraz malowniczych pejzaży rozpościerających się dookoła góry. Znajduje się tutaj także najwyżej położone schronisko bieszczadzkie, osadzone na wysokości 1228 metrów, do którego dopiero aktualnie doprowadzane są prąd i woda. 7. Góra Ślęża, Sudety. Najwyższy szczyt masywu Ślęży i Przedgórza Sudeckiego. Wznosi się na wysokość 715 metrów ponad poziom morza i wygląda imponująco ze względu na stosunkowo płaską okolicę, w której się znajduje. Historia tej góry sięga już dalekiej epoki brązu i od tysięcy lat była ona miejscem różnych kultów. Na jej terenie możemy odnaleźć liczne relikty przeszłości, takie jak starożytne posągi przedstawiające symbole kultu oraz obwarowania z tamtego okresu. Dodatkowo ze szczytu rozpościera się piękna panorama na okolicę, która potrafi wzbudzić zachwyt. 6. Babia Góra, Beskidy. Najwyższy szczyt w Polsce zlokalizowany poza obrębem Tatr, a mianowicie w Beskidach. Nazywana także Diablakiem ze względu na swoją burzliwą naturę, czyli często i szybko zmieniające się warunki pogodowe. W słoneczne dni ze szczytu można dostrzec piękną panoramę Tatr, jednak sam szczyt często znajduje się pod tak zwaną czapą, czyli nagromadzeniem chmur w okolicy szczytu. Mierzy ona 1725 metrów, a wyniesienie, czyli wysokość od podejścia po sam szczyt, to aż 1071 metrów. Muszę Wam przyznać, że zachody i wschody obserwowane z punktu widokowego na samym szczycie są pięknym doznaniem, które miałem okazję przeżyć. 5. Orla Perć, Tatry. Nie jest to w zasadzie góra, a szlak prowadzący przez granie, szczyty i stoki. Mogąca pochwalić się tytułem najdłuższego graniowego szlaku Tatr Wysokich, Orla Perć od lat przyciąga turystów spragnionych mocnych doznań oraz pięknych krajobrazów. Nie polecam go jednak osobom początkującym, gdyż cała wyprawa jest bardzo wymagająca i nie licząc podejścia pod grań, przejście tego szlaku zajmuje ponad 6 godzin. Dzierży niechlubny tytuł najgroźniejszego szlaku turystycznego w Tatrach Wysokich, jak i w całej Polsce. 4. Trzy Korony, Pieniny. Najwyższy szczyt Pienin Środkowych, który swoim wyglądem i kształtem przypomina królewską koronę. Szczyt stanowi pięć turni, czyli ostrych, skalistych szczytów zbudowanych z wapieni rogowcowych. Samą górę można podziwiać podczas powolnego spływu barką rzeką Dunajec, co jest lokalną atrakcją. Na samej górze jednej z turni możemy spotkać platformę widokową, która odkrywa przed nami piękną panoramę okolicy. Trzy korony wznoszą się 982 metry ponad poziom morza i górują w całej okolicy, rzucając się w oczy dzięki swoim wyjątkowym kształtom. 3. Czerwone Wierchy, Tatry. Masyw górski należący do grzbietu Tatr Zachodnich. Składa się on z czterech szczytów, z których każdy przekracza 2000 metrów wysokości. W sezonie letnim szlak ten jest uważany za stosunkowo prosty i możliwy do zdobycia przez każdego, jeśli tylko odpowiednio się ubierze i jest względnie dobrze przygotowany fizycznie. Nazwa masywu wzięła się od rodzaju roślinności porastającej szczyty, co przy odpowiednim świetle sprawia wrażenie czerwonawego koloru stoków i przełęczy. Ze względu na wysokość wszystkich szczytów wchodzących w skład szlaku, widok, który możemy podziwiać podczas całej wyprawy, zabiera dech w piersiach.
2. Śnieżka Karkonosze. Jest to najwyższy szczyt Karkonosze oraz Sudetów, wznoszący się na 1602 metry. Góra ta definitywnie wzbija się ponad swoje otoczenie i jest bardzo dobrze widoczna z dużej odległości. Na szczycie znajduje się wysokościowe obserwatorium meteorologiczne, w którym funkcjonuje punkt edukacji ekologicznej, uczący odwiedzających działania przyrządów meteorologicznych. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na okolice, a sam szlak nie jest specjalnie wymagający, jeśli posiadamy odpowiednie obuwie i przygotowanie kondycyjne. 1. Rysy. Tatry. Myślę, że na pierwszym miejscu nie mógł znaleźć się inny szczyt niż najwyższa góra w Polsce, czyli Rysy. Składają się one z trzech wierzchołków, a przez całą górę przebiega granica polsko-słowacka. Po naszej stronie znajduje się nieco niższy zachodni szczyt mierzący 2499 metrów, natomiast po słowackiej wyższy, bo sięgający 2501 metrów szczyt środkowy. Rysy są często odwiedzaną górą, na której szczyt od polskiej strony prowadzi dobrze zabezpieczony szlak, którego skład wchodzi ponad 300 metrów łańcuchów i uprzęży. Jednak zdobycie najwyższego szczytu w Polsce wymaga dobrego przygotowania i wyposażenia. Myślę, że najpiękniejszy w zdobyciu tego szczytu jest fakt, że znajdujemy się w najwyższym miejscu w Polsce. Dajcie znać, które z tych szczytów lub szlaków udało Wam się już zdobyć. Ja przyznam, że mam jeszcze trochę do nadrobienia i muszę w końcu się za to zabrać. Proszę Was także o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem i subskrypcji na kanale. Trzymajcie się, cześć!